Jego tata skakał tutaj w Harachowie i Goran Janus, o czym wcześniej wspominałem, także tutaj na Czertaku przed laty startował. Jurij Tepes. Bardzo dobry i bardzo daleki lot, ale z upadkiem. Przestraszył się chyba tego lotu, tej odległości. Nie potrafił podejść do lądowania Jurij Tepes. No, zabrakło doświadczenia. Ale nic mu się nie stało. Jak widzimy, zadowolony z tego, jak daleko pofrunął. No tyle, że nie zdołał tego skoku ustać. 9. i 5. przed tygodniem w Vikersund. No, pokazuje, że obok Roberta Krańca, jaki chwali jest bez wątpienia jednym z najlepszych lotników w ekipie słoweńskiej, no a w tym momencie także na świecie. No tak, to zejście do lądowania z ogromnej wysokości. Trochę jeszcze powinien wyczekać, jeszcze próbować powalczyć o odległość, no ale ta odległość już była dla niego, zdaje się, przerażająca. Tutaj wszystko jeszcze było wspaniale i pięknie. No ale tutaj jest, proszę Państwa, 220 metrów. Her har vi Daniel-André Tande allerede. 223,5 meter i treningshopp i går. Det er bra ut det her. Kom igjen, Daniel. Ja, får et løft ut av bakken her på slutten. Oi, 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 se på det her! Han var i nærheten av bakkerekorden! Daniel-André Tande! Ja, den trengte vi, og det var et tilsvar til Kamil Stoch det her. Hvor langt er dette? Bakkestørrelsen er 235, 238,5! Det er halvmeteren lenger enn den tidligere bakkerekorden til Vellinger. Beskriv det du ser her, Johan. Nei, første reaksjonen min er å høre på våken til Alexander Støkkel, og der var de nervøse for at den skulle lande på magen i bånden av bakken. Det var, ikke det her var så veldig gøy, men jeg synes jo det er fryktelig gøy å se lange ski opp. Og Daniel klinker til han. Se den høyden han har nedover her. Ligg fint i lufta, og en landing i litt djupt nød. Det der gjør vondt, altså. Så den der kommer Daniel å kjenne. 238,5 meter. Og for voldsom applaus fra hjemmepublikumet her. To er 11,4 poeng foran Kamil Stoch. Traci tylko 1,3 punktu do Kenneta Gangnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, Peter Prevc. 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokłada metr. Niesamowicie nowy rekord, kolejny rekord w tej skoczni. Peter Prevc znowu wielki. Będzie miał odjętych 16 punktów za wiatr. Noty od sędziów po 17, od 17 do 18,5 punktu, ale naprawdę, kiedy patrzy się na to, jak on połyka przestrzeń, jak on szybuje tam gdzieś w przestworzach, ręce same składają się do oklasków, niczym ten Aleksander Wielki Orzeł, który tutaj ląduje tak dostojnie. Peter Prevc oddaje swoje loty. Pięknie, brawo. Od paru sezonów w ścisłej czołówce światowej, no ale na wielkich imprezach, drugi, trzeci. W zeszłym sezonie w Pucharze Świata zgromadził tyle samo punktów co Severin Freund, ale miał ich 5 zwycięstw i zajął drugie miejsce. W tym sezonie zaczął wygrywać, no i byłoby chyba taką wielką niesprawiedliwością, wielkim jego pechem, gdyby nie wygrał tych mistrzostw świata w lotach. Na razie jest liderem, skoczył genialnie, ma 10,9 punktów przewagi nad Stefanem Kraftem. weiter gesprungen, aber er hat deutlich mehr besseren Wind gehabt. Genau. So, jetzt sind wir bei Ryoyu Kobayashi. So, von 9 mache ich jetzt mal die Augen zu, weil ich glaube, jetzt geht es nochmal 2 Stöcke höher. Ach du Gott. Ach, großer Gott, wo ist denn der? Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der? 250 plus X für Kobayashi. 52. Der ist doch komplett übergeschnappt. Oh, oh. So, was steht da gleich offiziell? 52, jawohl. 252 Meter. Und damit haben wir hier in Planica einen neuen Schanzenrekord. Bisher stand er bei 251,5 von... Ja, brutal. Was ist denn das? Ja, brutal. Guck mal, wo der steht. Also wenn jemand im Schwimmbad schon mal auf dem 10-Meter-Brett stand, dann guckt der auch noch hoch. Das garantiere ich dir, zu Kobayashi. Ja, brutal. Aber wie der das da unten hinfliegt, der bleibt voll auf dem Pedal, aber komplettes Programm. Der weiß, er hat nur eine Chance. Sobald er aufmacht, kommt er hinten dran und sobald er landet, sind die Füße hinten am Exit Gate. Keine Chance. Der greift da sogar noch leicht den Schnee, kriegt aber dann dafür auch noch war das eine Ansage, ansprechende Noten. Ja, lecko mio. So, und jetzt sind wir gar nicht mehr so weit vom Weltrekord entfernt. So, der liegt jetzt bei 2,53. 233,5 meter i Vikersund i løpet av denne helgen. Herman ned mot 224 for å ta ledelsen i kvalifiseringen, og det han kapabel til. Vasiljev. Ser fint ut. Ja, og så det et kjemperettak på Dimitri Vasiljev! Det over 250 meter av Jan? Ja, det må jo være det. Han nedi Dimitri Vasiljev og slår seg litt i bakhodet her, men dette jo noe som han kommer til å huske for resten av livet. Og håper det gikk bra med en herlighet for et hopp. Ja, vi sa at han kunne hoppe langt, og se på det her da. Se så han skyter ut av bakken akkurat på punktet her. Han følger bakken perfekt, men det her begynner å bli så drøye lengder. 254 meter for Vasiljev som får juling her nede når han på vei ut av utkjøringen. Men 254 meter, han 4 meter lenger enn Prevc i går. Og du all verden, hva gjør juryen nå, det lurer jeg på.